No, dzień dobry, Oskar Sierra 248, 26, Oskar Sierra 303 się kłania. Witam cię. Kupa latów cię nie było słychać. Już się zacząłem martwić. Tam na 400 był chyba 242, ten Oskarowy. Bo on tam wcześniej jak próbowałem, on by próbował tam wyjechać i przyszliśmy, ale niestety nie doleciało, od niego odpłynęło. Także witam cię, ten Jareczku, witam. A ja ci powiem, że tylko to do ciebie słychać, nie? Tak 5C i modulacyjnie też tak różnie było, bo cały czas. Ale ja mam tu cały czas szumę, obojętnie jakby nie było, to zawsze tam około 20 szumę. Ale wszystko jest 100% czytelne, nie? W pierwszej chwili mówię, kurczę, kto mi to tam się odsyła, więc w pierwszej chwili się nie poznałem, nie? Tak, ale wszystko to chyba słyszałem na 416, jeżeli się nie mylę. Ale wszystko mi się odzywało, bo 2-4 się odzywało i jeszcze coś mi się odzywało na częstotliwości i wydawało się, że był Krzysiek właśnie. I oni, jak ja przeszedłem na 405, bo ja na 405 rośnąłem, ten kolega 242 przeszedł, no to jeszcze oni w dwójkę w sumie przeszli, nie? Tak mi się wydawało, ale no nie wiem. Na piątkach to tam tak, bo tam słyszałem, bo to była ważna, ale ja patrzę jeszcze z łączności tutaj stąd, tutaj jak można porozmawiać i tak dalej. Znaczy ja się bardziej cieszę z tego, nie? Że tutaj pokazać, bo może że tutaj że ta propagacja jest taka zawsze też, nie? Fajnie się słychać. Jeszcze jakbyś tam kierunek na tej działce swojej założył, to by było dużo, dużo lepiej, podejrzewam. No, pozdrawiam Łukasz, 167 Oskar Sierra 248 i 26 Oskar Sierra 303. Jarek, małe sprostowanie. Bartek. Także spoko, nie ma problemu, Jareczku. Wszystkiego dobrego, również do Nikita Przewodnej i tam do naszego radiowego. Mam nadzieję, że te propagacje będą się wszystkim pojawiać, a nie tylko od święta. Także pozdrawiam również wszystkiego dobrego i tam do was kiedyś później potem, jak to mówią, nie?